W Podrzeszowskiej Hermanowej na terenie Nadleśnictwa Strzyżów odbyła się akcja sadzenia drzew. W wydarzeniu wziął udział kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł. Łączą nas drzewa. To ogólnopolska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi Polaków na drzewa w przyrodzie. Prowadzą ją wspólnie Lasy Państwowe oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Muszę powiedzieć, że od czasów II wojny światowej lesistość w naszym kraju dzięki pracy leśników zwiększyła się z 21% do 30% powierzchni naszego kraju. Łącznie Lasy Państwowe, leśnicy w ciągu roku, i to jest rok w rok w ostatnim czasie, sadzą ponad 500 milionów drzew. To olbrzymie wyzwanie i ta akcja, taką jak dzisiaj tutaj u Państwa w Regionalnej Dyrekcji prowadzimy, jest prowadzona we wszystkich dyrekcjach. Chcemy ją upowszechnić i pokazać, że w ten sposób dbamy o naszą przyrodę. W Hermanowej sadzono jodły i cisy. Sadzonki przygotowali pracownicy szkółki kontenerowej Kolonia, znajdującej się na terenie Nadleśnictwa Oleszyce. Tylko tam produkujemy właśnie jodłę w systemie, zakrytym systemie, bo to jest bardzo skomplikowany proces. Nie jest taki prosty jak dla dęba, dla buka. On wymaga wcześniejszego przygotowania siewek, potem przeszkółkowania. Proces dłuższy, bo nie roczny, ale trzyletni, ale za to pozwala nam wydłużyć okres sadzenia. My mamy taką sytuację, że dzisiaj sadzimy w miejscu, gdzie sadzili nasi poprzednicy, bo tutaj 70-60 lat temu nasi koledzy posadzili przecież las na miejscu dawnego ugoru, gruntu rolnego. Dzisiaj te modrzewiny niestety trzeba podbudować, trzeba przebudować skład gatunkowy, trzeba zapewnić taki skład, jaki wynika z siedliska, więc z tego lasu wyżynnego. I tutaj powinny szumieć buki, jodły, jawory, cisy, też będzie dzisiaj cis. Natomiast te modrzewie są tutaj nie u siebie. One już pokazują przecież po kroju korony czy po kroju pnia, że one tutaj źle się czują. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym parlamentarzyści i samorządowcy. Kandydat na prezydenta Rzeszowa Marcin Warchoł podkreślał, że lasy to nasze dobro narodowe, o które powinniśmy dbać. Jestem dzisiaj z całą rodziną po to, żeby pokazać tę wspólną troskę. Troskę rodzin, troskę rzeszowian o lasy. W okresie pandemii tutaj całe rodziny można było spotkać na wycieczkach rowerowych. Stąd też zobowiązuję się, że jeżeli mieszkańcy mnie wybiorą, to podwoję ilość ścieżek rowerowych, zwłaszcza do lasów, naszych okolicznych lasów, po to, żeby można było tutaj kosztować wspaniałości flory, fauny, rozkoszować się spokojem. Co roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie sadzonych jest kilkanaście milionów drzew.